Hejka, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 14 grudnia i rozpoczynamy 14 vlogmas. Ja właśnie strasznie spieszę się do szkoły, stwierdziłam, że już tylko rozpocznę tego vlogmasa i idę. Także o reszcie opowiem wam, jak wrócę. Hejka, moi drodzy, jestem właśnie po szkole. Jeszcze byłam w Biedronce po bazylię, z racji, że dzisiaj podam wam przepis na moje ulubione pesto do makaronu i też na kanapkę, bądź jakkolwiek chcecie, ale zrobimy dzisiaj pesto, makaron z pesto, właśnie z bazylii, także byłam jeszcze, bo nie mieliśmy w domu. I co, jeśli chodzi o szkołę, to było całkiem spoko. Powiem, że dzisiaj się trochę ociepliło, chociaż śnieg u mnie tutaj dalej leży, to dzisiaj jest na plusie. Jest naprawdę nie tak źle. I co, idę do domu, otworzymy sobie kalendarz adwentowy, muszę zmontować wczorajszego vloga. Wczoraj nie wyrobiłam się już z tym wieczorem, miałam korki do późna, później byłam zmęczona i poszłam spać, a jeszcze sprzątałam pokój, także nie miałam kiedy to zrobić. I tak to jest cud, że ja nadążam z tymi vlogmasami, naprawdę. Codziennie montuję. Nagrywam, jest dopiero 14, no a mi już, powiem wam, coraz ciężej z tym, ale w sumie już tylko 10 odcinków, to nie jest dużo. No, także co, wracam do domu i montuję vlogmasa i później otwieramy kalendarze i robimy pesto. A kto tu sobie biega po ogródku, taki szczęśliwy w swojej bluzie? Jaką ty masz bluzę? Jail. Jezu, waliłaś mnie cała. No co, takaś niecierpliwisz? Jesteś mokra, dumka. Okej, moi drodzy, a więc nastąpiła mała plana zmianów. Co? Okej, moi drodzy, nastąpiła zmiana planów. Z racji, że nie będę robiła dzisiaj pesto, to zobaczycie jutro na vlogmasie. A dzisiaj, z racji, że moi rodzice poszli do kina, mój brat już coś tam je, to nie będę robiła takiego dużego obiadu sama dla siebie, tylko po prostu jutro zrobię, żeby każdy mógł sobie zjeść. A dzisiaj, słuchajcie, postanowiłam, że jedziemy do sklepu. Zaraz, ja się tylko lekko garnę i rozczeszę włosy z racji, że bawiłam się z Luną i mi się trochę poczochały. I słuchajcie, jedziemy zaraz do sklepu, zabieram was ze sobą, z racji, że kupię jakieś takie różne składniki. Zapytałam się was na moim Instagramie, jakie są dziwne połączenia smaków, które lubicie, bądź które po prostu, o których słyszeliście i chcielibyście, żebym przetestowała. I właśnie bardzo dużo osób podało mi różne przykłady. Zrobiłam sobie małą listę zakupów, co muszę kupić, a co mam w domu. I zrobimy. I uwaga, z racji, że mam 18 lat, przetestujemy też słynnego Arnolda z lodoherbatą, czyli po prostu z iced tea. I zobaczymy, jak to będzie smakować. Ja co prawda już to piłam, wzięłam tam łyka od kolegi i pamiętam, że wtedy mi smakowało, ale sprawdzimy, jak to, wiecie, będzie, nie, na imprezie, na trzeźwo i tak dalej. Sprawdzimy sobie wtedy i co, bo jestem strasznie ciekawa, więc jeszcze się wysikam i pojedziemy na rowerze do tego sklepu, no bo jeszcze nie mam prawa jazdy. Jeszcze nie mam prawa jazdy, ale za niedługo będę miała, także no. Także co, lecimy do sklepu, ale żebym nie musiała brać kamery, wezmę po prostu telefon i będę nagrywać telefonem. I tak w sklepie pewnie nie będę dużo nagrywać, bo się wstydzę jak zawsze, ale no, coś tam nagram. Jest trochę ciemno, w sumie to nawet mnie nie widać. No, kompletnie mnie już teraz nie widać, muszę podjechać do lampy. Okej, teraz powinno być troszkę lepiej. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz jechałam rowerem, bo jak spadł śnieg, to było strasznie ślisko. No i wiecie, też jak jest tak zimno, to nieprzyjemnie się jakoś jeździć tym rowerem. Dzisiaj jest cieplej i jest dużo bardziej odczuwalne to, że jest cieplej w porównaniu do tego, co było kilka dni temu. Bo naprawdę były takie już ujemne temperatury, że było naprawdę zimno. A teraz nie jest tak źle. I wracam do domu. Niestety nie było wszystkiego, czego chciałam. Ale poradzimy sobie na tym, co mam. Jeszcze w domu mam część rzeczy, także nie kupowałam wszystkiego. Ale powiem wam, że kupowałam tego harnasia. I powiedzcie, jak to działa, że byłam niepełnoletnia? To zawsze się mnie pytali o dowód. Znaczy, ja nie kupowałam alkoholu, jak byłam niepełnoletnia, ani żeby coś, ale no wiecie, tak czysto teoretycznie. A jak mam 18 lat, nikt mnie już nie pyta o ten dowód. To jest strasznie niesprawiedliwe. Masakra. Okej, moi drodzy, a więc jestem w salonie i to właśnie tutaj będę nakrywać ten oto filmik z mieszanką różnych produktów, ale najpierw wam pokażę, co kupiłam. A więc tak. Mamy Cheetosy. Keczupowo-serowe. Mamy paprykowe chipsy, lejsy.
w worku, który zabrałam. Uwaga, uwaga, mamy Arnolda, ogórek, brzoskwinki, ser pleśniowy oraz to wszystko. Także to są składniki, które kupiłam. A teraz składniki, które miałam w domu. Nie miałam Nutelli, ale miałam inny krem czekoladowy. Wydaje mi się, że to jest coś podobnego. Masło orzechowe, konfitura i ogórki. Jeszcze mam oczywiście Liptona. Nie mam takiego oryginalnego Liptona, ponieważ nie było ani w Dino, ani w Biedronce. I moi drodzy, pierwsza rzecz to, żeby mieć coś na popit, to piwo Harnaś razem z Ice Tea. Także zapomniałam, że jechałam rowerem. Ja nawet nie wiem, jaka proporcja ma być tego. Chyba mniej więcej pół na pół, co nie? Dobra, to zostawimy już to. Wiecie, mamy też środek tygodnia. Tak właściwie jest wtorek, czyli początek tygodnia. Pato content, pato content. Dalej prowadzimy pato content, uwaga. Okej, okay. Ja w ogóle słyszałam, że to później powstaje z tego jakaś dziwna rzecz. No, to jest dobre. W sensie, to nie są jakieś takie moje smaki, ale jak już bym miała pić takie zwykłe piwo, to bym na pewno dokupiła sobie do tego Liptona i piła tak, bo smakuje to dużo lepiej. Jeśli chodzi o Harnasia z Ice Tea, daję temu 8 na 10. Wydaje mi się, że to jest zasłużona ocena. I teraz lecimy już z takimi grubszymi przepisami. I zaczniemy, moi drodzy, od ogórka z Nutellą. Dokładnie tak, czyli typowe jedzenie, jak to się mówi, kobiet w ciąży. Ale to pięknie wygląda. Dobra, i uwaga, biorę trochę Nutelli. Tylko jestem, że to w ogóle smakuje jak Nutella, bo to jest takie bardziej orzechowe, a Nutella jest chyba taka bardziej czekoladowa lumka, nie dostaniesz Nutelli. Wygląda to niezbyt ciekawie, ale dobra. Testujemy, uwaga. Smakuje to dziwnie, ale nie jest to niedobre. W sensie, nie, serio, nie jest złe. Ale jest to dobre, w sensie ja nawet mogłabym takie coś jeść, bo naprawdę mi to smakuje. Ja też lubię ogórki konserwowe i lubię też właśnie Nutellę osobno. Także wydaje mi się, że na spokojnie mogłabym to sobie jeszcze raz spróbować. Nawet teraz mogłabym wziąć drugiego ogórka i jeszcze zjeść, bo naprawdę smakowało mi to. Ja lubię też połączenie słonego i słodkiego. Także dałabym temu 6 na 10, no. Myślę, że 6 na 10 to będzie taka słuszna ocena. Lecimy dalej. Jak jesteśmy w temacie Nutelli, to spróbujemy jeszcze jednego przepisu, czyli chipsy paprykowe z Nutellą. I ktoś mi napisał tutaj, jakaś dziewczyna na Instagramie, że chipsy solone bądź paprykowe z Nutellą to jest dla niej petarda. Także to nawet nie jest tak, że jest po prostu dziwne połączenie, tylko jeszcze w dodatku jej to smakuje. Także chips i Nutella. Za dużo Nutelli chyba dałam, bo zabiła całkowicie smak praktycznie. Nie no, jak mam być szczera, to no mi to smakuje. W sensie jest takie połączenie znowu słodkiego i słonego, a ja takie połączenie uwielbiam najbardziej, więc no dobra. Luna! Temu przepisuję, myślę, że dam tak 8 na 10. Jest naprawdę bardzo dobre. W sensie smakuje mi to i mogłabym tak jeść normalnie sobie na chillku. Także nie dziwię się, że naprawdę tej dziewczynie smakowało, bo jest dobre. Okej, okay, następny przepis to są Cheetosy z masłem orzechowym. Nie widzi mi się to, w sensie mi się wydaje, że to nie będzie dobre. Ale okej, okay, let's check. Smakuje to strasznie dziwnie. Niedobre. W sensie nie jest jakieś takie obrzydliwe, że muszę wypluć, albo jest takie, że tylko dziwnie to strasznie smakuje. 2 na 10. Kolejne połączenie, które tutaj mamy, to będzie połączenie z serem pleśniowym. I to będą dwa. Jedno to będzie z brzoskwiniami w puszce, a drugie z konfiturą. Otwieramy brzoskwinię. Ok, i teraz do tego bierzemy ser pleśniowy. Ukroimy sobie teraz też brzoskwinkę. Lumka. Ok, mam brzoskwinię z serem pleśniowym i wkładam całe do buzi od razu. Dobre, dobre. Smakuje mi to. Ja lubię takie połączenia sera i na przykład dżemu, także wydaje mi się, że również ten ser pleśniowy z konfiturą będzie mi smakował, bo ja takie połączenia bardzo lubię. No ale ogólnie jest przepyszne, także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. I teraz jedziemy z serem pleśniowym i z dżemem.
Okej, także kroimy sobie kawałek sera pleśniowego. Uwaga, testujemy. Okej, jest bardzo dobre. Serio, jest mega dobre. Chociaż nie, w sumie nie ocenię 10 na 10, bo bardziej mi chyba smakowała morela, w sensie ta brzoskwinka. Zostały nam dwa ostatnie przepisy i jeden będzie z ogórkiem, a drugi będzie z pomidorem. Także idę jeszcze po składniki, które są nam do tego potrzebne, bo o nich zapomniałam. Okej, zaczniemy od przepisu z ogórkiem. I będzie to polegało na tym, że podobno jeżeli posypie się ogórka cukrem, będzie smakował jak arbuz. Ja już słyszałam o tym, że to jest totalny fake i że to wcale tak nie smakuje, ale sprawdzimy. 10 minut temu jadłeś swoje jedzenie. Dałam Ci pełną miskę. I czy ja Ci zaglądałam do tej miski? No nie, nie zaglądałam. To Ty nie zaglądasz do mojej. Dobra, teraz bierzemy i posypujemy to cukrem. Ja mam tylko brązowy cukier. Okej, posypałam dość sporo. I uwaga, testujemy. Ani przez sekundę nie smakuje to jak arbuz. Nawet przez 1/100 sekundy nie smakuje to jak arbuz. Nawet nie smakuje jak ogórek, to jest obrzydliwe. 1 na 10, to było najgorsze, co dzisiaj jadłam, serio. Teraz ostatni już przepis, to pomidor. I to mnie bardzo zaciekawiło, bo bierzemy sobie pomidora i polewamy to syropem klonowym. Ja sobie tego totalnie nie wyobrażam. Okej, bon appetit. Okej, jest to mega ciekawe. I smakuje to, powiem Wam, że całkiem fajnie i naprawdę jest to coś innego, coś czego jeszcze nie próbowałam i nawet ciężko mi jest to jakoś ocenić. W zimę to te pomidory nie są jakieś takie najlepsze i nie są takie słodziutkie, a naprawdę ten syrop sobie radzi i smakuje to całkiem dobrze. Nie jest to nic takiego wow, ale jest dobre, więc myślę, że ocenię to tak na 6 na 10. Okej. Kończę to. Muszę tu posprzątać, bo jest straszny syp, a zaraz się zwrócę. Okej, moi drodzy, a więc otworzymy sobie teraz kalendarze adwentowe. Zaczniemy od Sephory i dzisiaj otwieramy 14 okienko. I mamy tym razem, uwaga, uwaga, to jest coś do nawilżania i rozświetlania twarzy. Nie wiem, czy to jest jakaś baza, czy jakiś kremik, ale prezentuje się to tak. Proszę bardzo. Spoko. Myślę, że jak nie mi, to przyda się komuś innemu. Może moja mama będzie chciała sobie przetestować. Zobaczymy. Teraz czas na Nyxa. Uwaga, uwaga. I dzisiaj mamy primer, pur, filter. Baza pod makijaż. Teraz czas na Kindera. I dzisiaj mamy zwykłą Kinder czekoladkę. My muesli. Uwaga, uwaga. I dzisiaj muesli klasyczne, czyli nic specjalnego, po prostu classic muesli. Od mojej mamy dzisiaj mamy coś wielkiego i ciężkiego i nie mam zielonego pojęcia, co to może być. O! Zobaczcie, mamy do zrobienia domek z piernika. To będę miała kontencik na vlogmasa jutrzejszego. Super, ale dlatego było takie ciężkie, bo to jest piernik. No tak, zarobiście. I czas na The Body Shop, czyli ostatni kalendarz. I dzisiaj jakieś wielkie okienko. O, mam mydło. Mydło truskawkowe. Ale pachnie nawet przez opakowanie. Przepięknie. No i to na tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze kalendarze adwentowe. Moi drodzy, ja właśnie skończyłam montować ten filmik, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, a my widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i pa, pa.